Cześć, tutaj Monlabi. Dzisiaj przychodzę do Was z nowościami bożonarodzeniowymi, które się pojawiły ostatnio w Actionie. I pierwszą rzeczą są to takie rolki teoretycznie papieru do pakowania, ale one są bardzo ładnie brokatowe, więc można pewnie wyciąć sobie z nich jakieś skrapki. Tutaj mamy 70 na 150 cm, albo ułożyć sobie album. I ja kupiłam w czterech kolorach: złoty, srebrny, taki grafitowy oraz no to taki różowe złoto, powiedzmy. Coś takiego, ciężko jest opisać ten kolor. Drugą rzeczą są to papiery 30x30 i ich jest 6 sztuk różnych i naprawdę są bardzo ładne. Może nie wszystkie kartki podobają mi się w każdym z bloków, ale większość jest naprawdę śliczna. Pierwszy jest ze złoceniem, znaczy w sumie z embossingiem, takim brokatowym, czerwonym nadrukiem. Tutaj mamy też ze złotym, to jest piękne, na jakąś kieszonkę. Mamy plamy po kawie albo po herbacie. Tutaj mamy na grudniownik wszystko już. Tu jest fajnie, bo możemy sobie to podzielić na cztery. To są gwiazdki takie delikatne. Tu jest taka, mi to bardzo przypomina wzór tapety. To jest dosyć duże, można jakiś layout czy na coś, bo ciężko mi to będzie inaczej wykorzystać. Tutaj mamy elementy takie do wycinania, na przykład na zawieszki albo na dodatki do albumu. Tutaj taki standardowy raczej, a ten jest też super, ponieważ jest taki pognieciony, stary papier, naprawdę ekstra. Tutaj też znowu ogromna grafika niestety. No coś postaram się z tym zrobić, jakoś, nie wiem, wyciąć chociażby część. Tutaj na skrapki, na listki, tutaj mamy takie karty też, czy to na ATC, czy gdzieś tam do albumu. Tutaj też ogromna grafika, znowuż tapeta, tylko o troszkę innym kolorze. I te gwiazdki, które mieliśmy w kolorze zielonym, teraz są z czerwienią. Też bardzo ładne i znowuż ogromny napis. No, akurat z tego nie jestem zadowolona. No i tutaj też taki bardzo prosty na jakieś tło. Piękna krata. Uwielbiam kratę w świątecznych papierach. Ten też jest śliczny, taki vintage. A tutaj mamy wszystko pokryte brokatem. I tutaj też jakby tutaj te maleńkie gronka są również pokryte brokatem, więc nawet czuć to pod palcami. Tu są jakby pocztówki, jakieś takie większe karty do albumu na maty. Tutaj można skrapki coś albo na jakieś tło ciemniejsze. I to był pierwszy bloczek. Drugi bloczek jest, no, tutaj też dosyć duża grafika, ale następne są naprawdę bardzo ładne. Tutaj też jest dosyć duża, ale myślę, że to jakoś wykorzystam. Ten jest piękny, bo jest taki posrebrzany, no śliczny. Od razu mi się kojarzy z takimi premium papierami. Tutaj mamy galaxii troszkę. Karty do wycinania, do albumów i do ATC. Taki prosty na jakieś tła i tutaj też coś ogromnego. Tu mamy to, co było wcześniej srebrne, tylko tym razem w innej kolorystyce, także też fajnie można to ze sobą jakoś zgrać. Następnie mamy widok taki różowo-niebieski. Też one są kolory, tylko no te grafiki dosyć duże. Ten papier kiedyś już gdzieś był, bo robiłam z nim nawet pracę. To jest taki lekko fioletowy, lekko szary. Ciężko tutaj było mi uchwycić akurat ten kolor, ale też jest bardzo ciekawy. Mamy znowuż liczby na grudniownik. Mamy tutaj coś na skrapki. Jakieś takie proste wzorki i piękne renifery. Jezu, jakie one są cudowne. Po prostu na jakiś album nawet wyciąć tylko tutaj na okładkę. I tutaj są choinki. Tu są bardzo delikatny wzorek. Takie gałązki z gronkami. Ten też jest śliczny, bo jest posrebrzany, ma te choineczki. I tutaj mamy znowu zimowe widoczki. Taki trochę z galaksji na skrapki. I znowuż takie chlapania, może to śnieg trochę, tutaj karty do wycinania. I się długo zastanawiałam, co to jest to tutaj na górze, ale wydaje mi się, że to jest jakiś kryształ górski. Jeżeli nie, to poprawcie mnie w komentarzach. I to był drugi bloczek. Trzeci bloczek jest cudowny. Mamy tutaj wzór jakiejś juty takiej gęsto, w sumie nie gęsto właśnie, nie gęsto tkanej, czy innego materiału, a tutaj mamy dechy pokryte embossingiem ze śniegiem i naprawdę czuć ten embossing pod palcami i też to bardzo ładnie wygląda. Futro, no to tak, pominę już to, choinka,
rozblaski takie czasami jak widać gdzieś od lampek rozmazane i znowuż dechy ze śniegiem boskie. Po prostu ekstra to są. Tutaj coś na tło albo na skrapki, tutaj mamy igliwie z choinki, znowuż mamy materiał, tym razem taką jutę, elementy takie do wycinania, znowuż niestety futro, śnieg i ten śnieg cały jest pokryty embossingiem, więc też to bardzo fajnie wygląda. Dech nigdy za dużo, tutaj coś na tła. Czy nawet możemy właśnie powycinać 15 na 15, znowuż futro i tutaj też mamy bardzo dużo, tak naprawdę całość pokrytą i nie wiem, czy to jest popękany lód, ciężko mi jest powiedzieć, co to dokładnie jest. Tutaj widzę, że trochę jest uszkodzone, akurat ten papier miałam, ale mamy jakąś taką strukturę, znaczy wygląda to jak jakiś materiał, może tak. Zielone na skrapki czy na tła i piękny sweterek, który również pokryty jest embossingiem. Szyszki, karty do wycinania, znowuż choinki i piękne dechy z lampkami, ze śniegiem. I to też te lampki są pokryte embossingiem i znowuż cudny sweterek. I to był ten trzeci blok. Czwarty blok, który w zasadzie głównie z myślą o kratce kupiłam, ale sami zobaczcie, jak on wygląda. No kratka jest ekstra i w sumie tutaj też można zrobić z tego, powycinać jakieś skrapki. Też są fajne elementy, znowuż zielony fajny na listki, no ten tak już mniej mi się podoba. Tutaj też idzie zrobić z tego kwiatki, no i tutaj mamy zielone choinki, no taki, bym powiedziała, mniej zachwycający niż reszta papierów, bo znowuż mamy ogromny jakiś wzór, ale coś możemy przykleić tutaj i damy radę. Chociaż niektóre są takie pod tła, wiecie, standardowe, jak ja robię dużo kartek, to jest bardzo ładny papier. Jak ja robię bardzo dużo kartek na kiermasze, na akcje charytatywne, to naprawdę robię hurtowe ilości, także pod tła, chociażby pod tą pierwszą warstwę na bazę, którą kładziemy, o krata, to dla mnie się to sprawdzi idealnie. I teraz przechodzimy, ten, który mi się najbardziej podoba, pokażę Wam na końcu, natomiast najpierw pokażę jeszcze ten, też jest bardzo ładny, ale jednak moim ulubieńcem jest ten ostatni, zresztą jak mnie znacie i oglądacie, to domyślacie się dlaczego. Tutaj mamy choinki, napisy Merry Christmas, znowuż choinki i on jest taki właśnie trochę ciemniejszy, tutaj są napisy ho ho i one są również wypukłe, ponieważ mają na sobie embossing. Karty do wycinania, choinki, czyli znowuż coś pod tła, elementy do wycięcia. One też mogą służyć jako zawieszki na prezenty. I ten jest śliczny, ponieważ wygląda, jakby miał chlapania złotą farbką z brokatem. I ten też jest piękny. Aż można nawet wyciąć coś i pokolorować. No tutaj troszkę ciężej będzie to użyć, ale następne już są bardzo ładne. I nie tylko do świątecznych prac musimy używać wszystkich tych arkuszy, bo jak widzicie, również z tymi rozbłyskami będą pasować do innych okazji. Mamy oczywiście ten grudniownik, tutaj delikatne kropki takie złotym embossingiem zrobione. Laski, szkoda, że nie czerwono-białe, ale no zniosę, powiedzmy, zrobić jakąś taką monochromatyczną kartkę. I tutaj mamy tą tapetę, znaczy wzór, który mi się bardzo z nią kojarzy. Takie pocztówki, łyżwiarze z choinkami. I to jest bardzo ładne, chociaż duże, ale ładna jest bardzo grafika tego auta. Mogli troszkę ją pomniejszyć. No i przechodzimy do tego, które... No mnie się najbardziej podoba. Galaxy, po prostu grudniownik to wow, no zobaczcie na to niebo, jest piękne i tutaj ten księżyc i w tle jeszcze mamy Mikołaja z saniami i z reniferami i jakieś choinki, tutaj coś na skrapki albo typowo na tło, ale również piękny kolor. I ten jest cudowny, ma złoty embossing na sobie. I te karty też są pozłacane i już od razu jakby, czy można kartkę z tego zrobić, że macie jedno tło, a tutaj już jest ramka. Tutaj też mamy piękne jakieś takie domy, budynki różne na tle gwiaździstego nieba i gwiazdki na takim prawie że czarnym tle, też śliczne, bo wyembosowane na złoto. Tutaj też gwiazdki, no i znowuż galaksji, uwielbiam. Gwiazdki. I ten też jest cudny, tylko no jest ogromny, ale no na pewno go jakoś wykorzystam, gwieździste niebo.
No, boski jest po prostu. Nie mogę się na niego napatrzeć. Ja żałuję, że wzięłam tylko dla siebie jeden zestaw tych papierów, ale to jest na chociażby na kieszonki, ale będę polowała chyba, żeby sobie dokupić właśnie ten akurat bloczek, bo jest prześliczny. I właśnie nie tylko typowo na te święta, ale również możemy go użyć do czegoś innego. Szczególnie właśnie te takie galaxy wzorki. No i tutaj bardzo fajne karty z napisami. I teraz pokażę Wam już resztę moich zdobyczy. 3 zestawy washi tape. Ja się zastanawiałam, czy brać je, czy nie brać, ale postanowiłam, że jednak do jakichś takich właśnie prostych kartek, czy nawet do opakowania jakichś przesyłek, żeby zakleić coś, to też to będzie fajnie wyglądać. I mamy tutaj Mikołaja, ciastka oraz bałwanka. I w każdym zestawie jest 8 tasiemek. I z różnymi takimi wzorkami, a tutaj jeszcze macie taką ucinarkę do tych washi, jeżeli nie chcielibyście ich rwać albo ciąć nożyczkami, no to macie możliwość właśnie użyć tej wycinarki. Tutaj są i napisy, i są jakieś wzorki, i są paseczki, i zawsze mamy na dole jeszcze jedną tasiemkę brokatową, drugi jest ciastek. I on ma też takie urocze, słodkie te tasiemki. Ja rzadko korzystam z washi, ale w końcu muszę się do niej przekonać. No dziadek do orzechów tutaj jest też ekstra. No te śnieżynki czy tam ciastki, no to już takie standardowe świąteczne czy paseczki. Typowe takie kolorystycznie właśnie związane ze świętami. I tutaj coś, jakiś napis. Próbowałam go tutaj wyjąć, ale ciężko wychodził niestety, więc... Nie wyjęłam go, żeby zobaczyć go całego. Choinki, Christmas is loading chyba. I ten złoty, złota tasiemka. I ostatni zestaw, który był, nie wiem czy jest ich więcej, powiem Wam szczerze, jest taki, czyli mamy też srebrną tasiemkę. Tutaj mamy pieski, łyżwiarzy. To mi się bardzo podoba, ponieważ tutaj mamy różne prezenty, które można by otrzymać teoretycznie. I są jakieś zabawki, pizza nawet jest dinozaury, więc też bardzo fajne. Laski cukrowe, no i łabędzie. Łabędzie też można użyć do czegoś innego niż do świąt, niektóre właśnie z tych tasiemek nie są typowo bożonarodzeniowe, więc myślę, że też do innych projektów to będzie używane, oraz lampki na choinkę takie świąteczne i falala, napis na różowym tle. Były też papiery 30 na 15 cm i postaram się tutaj na szybko pokazać te bloki, ponieważ jeżeli znacie już ten typ papieru z Krzona, to wiecie, że kilka arkuszy jest zawsze takich samych, a ten pierwszy zazwyczaj ma jakiś efekt taki złocenia, a reszta jest z embossingiem, chociaż nie zawsze. Czasami wszystkie 4 arkusze są tylko i wyłącznie embossowane jakimś kolorkiem, takim brokatem. I takie, wiecie, na tła podstawowe też myślę, że bardzo ładne wzory. I były one w 6 wariantach właśnie kolorystycznych. I no, musiałam się skusić na wszystkie, bo ja święta po prostu bożonarodzeniowe uwielbiam i uwielbiam tworzyć. To jest chyba moja ulubiona okazja, z której... podczas której tworzę pracę, głównie właśnie kartki. Tak jak już mówiłam, na kiermasze, a w tym roku powiem Wam, że jeszcze za świąteczne projekty się nie zabrałam, mimo tego, że już mamy końcówkę września, a zazwyczaj od lipca tworzyłam, ale z zeszłego roku mi też sporo zostało prac, więc tylko trochę dorobię nowych i ten mi się bardzo podoba ze względu właśnie na te choinki, ale no mówię, też są inne papiery, które można spokojnie użyć z jakichś innych okazji, chociażby te paski. Jestem bardzo ciekawa, które z tych bloków, które Wam pokazałam, i z 30 na 30, i z 15 na 30, oraz w sumie z tych washi, podobają Wam się najbardziej, czy na jakieś polujecie, czy któreś Was na tyle urzekły, że postanowiliście właśnie odwiedzić Krzona i spróbować je dostać, wiecie jak to jest z dostępnością czasami niestety, ponieważ no ja będę polowała jeszcze na ten jeden Galaxy myślę i jeszcze jeden muszę koleżance dokupić, bo przez omyłkę
Nie wylądował on w moim koszyku, nie wiem jak to się stało, myślałam, że go kupiłam, ale go nie kupiłam. Tylko, że już no, z tych, co ja też mam, więc nawet nie byłoby tutaj co więcej pokazywać. Bardzo ładne te gwiazdki były złocone. Także projekty świąteczne, przyzywam Was, muszę usiąść któregoś dnia i coś porobić. Postaram się też w tym roku zrobić tą serię vlogmasów kreatywnych. Zobaczymy, jak to będzie z moim czasem, bo wiecie, grudzień będzie właśnie dosyć napięty, jeszcze muszę parę rzeczy robić, będę miała i kiermasze, i warsztaty. Także mam nadzieję, że znajdę codziennie trochę czasu, żeby nagrać jakiś krótki film, czy pokazujący właśnie pracę, czy z jakimś tutorialem, czy z zakupami. Zobaczymy, jak to będzie, postaram się. W zeszłym roku niestety cały vlogmas nie mógł się odbyć ze względu na moje problemy zdrowotne, ale mam nadzieję, że w tym roku już mnie nic nie dopadnie i będziemy mogli się widywać wtedy codziennie. Tutaj bardzo podoba mi się w tym ostatnim jeden taki wzór, który jest z takimi mikołajami, zresztą zaraz zobaczycie i w sumie głównie chyba ze względu na niego wzięłam właśnie ten bloczek, bo się nad nim chwilę wahałam, ale jak zobaczyłam te mikołaje, może nie ze złotą czapką, ale z czerwoną, no to wiecie, przepadłam i musiał wylądować u mnie w koszyku. Także jeżeli chodzi o papiery, to by było tyle, washi też, ale jeszcze pokażę Wam zaraz jedną rzecz. W dwóch kolorach, one się pojawiają co roku, zestawy 30 kart z kopertami, jedna jest w kolorze różowego, złota i tutaj macie, jakie są w środku te wszystkie karty i srebrne takie holo. I powiem Wam, że one kosztują dyszkę za komplet, więc myślę, że się opłaca. Jeżeli coś jeszcze znajdę, to Wam na pewno wrzucę. A właśnie te karty są lekko kredowane i są w białym i kremowym kolorze. W każdej paczce to już nie wyciągałam i widzimy się już w następnym filmie, który dla Was przygotuję. Dzięki Wam wszystkim. Cześć!